Czytam ostatnio dzienniczek siostry Faustyny i bardzo mnie poruszają te wszystkie fragmenty, w których Pan Jezus mówi na przykład: dzisiaj wiele dusz wyrzuciło mnie ze swojego wnętrza. Albo Pan Jezus mówi do Faustyny: chcę odpocząć w Tobie, dlatego że właśnie zostałem wyrzucony z wielu ludzkich serc. Albo taki fragment, w którym Pan Jezus mówi: chcę opuścić to miejsce, właśnie mówi o jakimś klasztorze, chcę opuścić to miejsce, bo tutaj dzieje się dużo niedobrych rzeczy. Te słowa Pana Jezusa bardzo mocno przypominają mi prawdę o tym, że człowiek, jego serce, ale też my jako wspólnota Kościoła jesteśmy mieszkaniem Pana Boga. Dzisiaj przypomina nam to Słowo Boże, że tak naprawdę chodzi o to, że mamy być mieszkaniem Boga przez Ducha, że Bóg chce mieszkać w nas, że Bóg chce i mieszka w naszych sercach, w naszych wnętrzach i że Bóg chce mieszkać też pomiędzy nami, w naszej wspólnocie, w naszych relacjach, w naszych więziach. On tam chce być obecny. Dobrze jest, żebyśmy o tym pamiętali. Kogo w sobie nosimy, kogo ja w sobie noszę i kogo nosi drugi człowiek i kto chce być i jest pomiędzy nami.